Dzień dobry. Dzisiaj w unboxingu mamy coś takiego. A co mamy w środku? Na sam początek widzimy instrukcję. Pilot. Ładowarka. Część do uchwytu. Kabelek do kamery cofania. Dalej mamy kamerę, przewód do kamery, zasilacz. Przewód do czego? Do zasilania. Tak jest, żeby podwsteczne włączyć, podłączyć. Instrukcje. Uchwyt. Lepki, abyś dobrze się będzie trzymał. To zapewne w to. No. O, teraz. Regulowany. No nic, zobaczymy. Sam wyświetlacz, miejsce na zasilacz, na kartę USB, wejście do kamery i czujnik od pilota. Z drugiej strony nic nie mamy. No to co, trzeba się przenieść na auto i podłączyć. No dobrze, mamy podłączone do auta i teraz tak, przez Bluetooth łączy się tylko muzyka, można zadzwonić, nie uruchamia się Android Auto. Android Auto potrzebuje podłączenia przez przewód, ponieważ w ustawieniach Androida Auto jest napisane, że potrzebna jest sieć Wi-Fi 5G. Mój telefon nie posiada takiej sieci. Więc co my tu mamy? Aplikacje naszego urządzenia, to jest urządzenie B500W z kamerą cofania. No i mamy menu. I teraz, żeby głośniczek nam działał, robimy ustawienia podstawowe i robimy przełącznik wzmacniania mocy albo włączony, albo wyłączony. Teraz jest zamknięty, jest wyłączony. Otwarty, mamy głośniczek ten z tyłu włączony. Cofamy się, wyświetlacz reaguje fajnie, nie ma jakichś przycinek. I teraz tak, połączenie do Android Auta przez telefon. Robimy phone link. No i mamy mapy Google'a. Mamy Janosika, jak mamy na telefonie zainstalowanego. Możemy zadzwonić. A to jest całe menu. Ok, podnoszamy. Cofniemy. Jeszcze raz menu, pogoda. W Aleksandrii mamy teraz 8 stopni i lekkie, przelotne opady deszczu. Dzisiaj mamy deszcz, najwyższa prognozowana temperatura to 10 stopni, a najniższa to 7 stopni. Faktycznie, deszcz pada. Czyli coś jakoś działa to. CarPlay jest zakupiony oczywiście w Chinach, tak, na AliExpress. Doszedł cały, to już jest sukces. Kosztował mnie 125 zł, bo jakaś promocja wtedy była.
No działa, menu jest w języku polskim, uchwyt no trzyma dość mocno i to nawet do plastiku trzyma. Może tak. Także no kurczę, no w kwestiach to siebie spróbować podczas jazdy, bo jeszcze nie przetestowane. Myślę, że mogę polecić. Także na AliExpress zawsze coś można taniej kupić, tak? Dzięki, na razie.